Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. W Dorohusku na przejściu granicznym rolnicy podnosili, że mają dość deklaracji. Żądali od rządu podjęcia działań, które uchronią ich gospodarstwa. O tydzień przesunęli blokadę Warszawy. W Dorohusku wicewojewoda lubelski Andrzej Maj próbował przekonywać rolników, że ich postulaty mają poparcie rządu. To, o czym mówicie, będziemy wdrażać w życie. Obiecuję to naprawdę. Ale już gdy mowa o Zielonym Ładzie, który dla rolników jest nie do zaakceptowania, wicewojewoda mówi o zmianach, gospodarzy, o całkowitej blokadzie. Żądają też zatrzymania napływu produktów rolnych z Ukrainy. My mamy gadania dosyć, do roboty. Konkretów nie było, no i to się spotkało z dużą krytyką właśnie zebranych tutaj rolników. Rolnicy na własną rękę próbują sprawdzać, co wjeżdża do Polski z Ukrainy. Alarmują, że kontrole są nieskuteczne, a ograniczenia dla ukraińskiego rolnictwa nie są egzekwowane. Rząd od kilku dni mówi o uszczelnieniu granicy. Miały być szczegółowe kontrole, ale panowie chyba nie wiedzieli, jak to wygląda w praktyce, jak działają odpowiednie inspekcje i straże, że trzeba tutaj rzeczywiście i zmian ustawowych, i przede wszystkim doposażenia, jeżeli chodzi o osobowy skład tych inspekcji. W Dorohusku rolnikom towarzyszyły obawy, że rząd próbuje grać na zwłokę. Odwlekają to w czasie wszystko, nie wiadomo na co chcą czekać. Brak decyzyjności. Na proteście w Dorohusku z ust wicewojewody padły deklaracje, że minister rolnictwa pracuje w Brukseli, a problem może rozwiązać kontyngentowanie towarów. Pada termin ostatecznych rozmów z Ukrainą, marzec, ale rolnicy nie chcą tyle czekać. W marcu rolnicy pójdą w pole, oni chcą rozwiązywać problemy tu i teraz, a więc chcą zablokować nie dość, że przejścia ciężarówek, ale również przejścia torów kolejowych, na których właśnie przejeżdżają pociągi i to w godzinach nocnych, od kilku do kilkunastu nawet pociągów dziennie. Jutro, 20 lutego, rolnicy mieli zablokować Warszawę. Protest został przesunięty o tydzień. W Monachium minister Radosław Sikorski mówi, że problemy rolników trzeba rozwiązać, by nie zaciemniać obrazu polskiej solidarności z Ukrainą. Dziś jednak ani rząd, ani Bruksela, ani Kijów nie kładą na stole propozycji, jakie mogłyby zatrzymać rolnicze protesty. W trakcie monachijskiej konferencji bezpieczeństwa minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówił, że pod presją Ukraina została dopuszczona do jednolitego rynku bez żadnych warunków i okresów przejściowych, a wobec tego problemu jednym z rozwiązań, jakie jest na horyzoncie, staje się odzyskanie kontroli nad zachodnią częścią Morza Czarnego, co umożliwi funkcjonowanie korytarza transportowego. Diagnoza szefa polskiej dyplomacji wskazywała, że do rozwiązania są problemy rolników i przewoźników. Musimy rozwiązać ten problem, aby nie zaciemnić ogólnego obrazu wielkiej polskiej solidarności z Ukrainą. W panelu, w którym udział brał minister Radosław Sikorski, towarzyszyła mu ukraińska wicepremier Olcha Stefaniszyna. Zajęła stanowisko, że jej kraj zrobił już wiele dla naprawienia sytuacji i to jego zasługą, mówiła, jest m.in. korytarz transportowy na Morzu Czarnym. Pewne kroki zostały już podjęte, ale musimy dalej rozwiązywać problemy. Myślę, że wszyscy jesteśmy zobowiązani to zrobić. Według posła PiS-u Bartosza Kownackiego wzajemne deklaracje nie rozwiążą powstałych problemów. Polityk mówi, że wobec protestów rolników ani Bruksela, ani Kijów, ani rząd w Warszawie nie kładą na stole propozycji, jakie mogłyby zatrzymać rolnicze protesty. Uważam, że polski rząd, nieważne rząd Platformy czy Prawa i Sprawiedliwości, powinien być stanowczy. Polski rząd w pierwszej kolejności powinien bronić interesów Polaków, państwa polskiego, polskich obywateli, również polskich rolników. Jeżeli Unia Europejska nie chce współpracować, jeżeli Unia Europejska nie dostrzega tych problemów, które są, i nasz partner, bardzo ważny, którym pomagamy w różny sposób, też nie chce współpracować, to trzeba umieć licytować wysoko i stawiać tą poprzeczkę bardzo wysoko, nawet kosztem pewnych relacji, ale blokować granice, jeżeli to ma ochronić Polaków i polski interes. Rolnicy podnoszą, że napływ produktów rolnych z Ukrainy nie tylko wpływa na sytuację ich gospodarstw, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, ale także rujnuje rynek konsumenta poprzez dostarczanie produktów o wątpliwej i złej jakości.
Na horyzoncie unijnej polityki klimatycznej jest rozszerzenie systemu ETS, tak by dodatkowymi opłatami obciążyć gospodarstwa domowe. Mechanizm ma wejść w życie po 2027 roku. Jeszcze niedawno Polacy rezygnowali z węgla na rzecz gazu, wymieniali swoje piece. Miało być to rozwiązanie bardziej opłacalne. Miało, bo na horyzoncie unijnej polityki klimatycznej, która nabiera coraz większego tempa, jest rozszerzenie systemu ETS. Te zasady zmieniają się za szybko, nie? Dramatycznie i związane są z wielkimi kosztami. Kosztami, które de facto obciążą domowe gospodarstwa. Wszyscy w indywidualnych budynkach, ogólnie w budynkach, w budownictwie, którzy będą użytkować paliwa kopalne, takie jak olej opałowy, węgiel kamienny czy gaz, będą objęci dodatkowymi opłatami. Nowy mechanizm zmierza do tego, by odbiorcy znów zainwestowali ponownie w źródła odnawialne, pompę ciepła czy fotowoltaikę. Tutaj jak gdyby w tej wielkiej, ambitnej polityce klimatycznej Unii Europejskiej cały czas za coś po prostu trzeba płacić. Pytanie, czy to tempo wytrzymają zwykli ludzie? Już w drugiej połowie roku mogą czekać nas podwyżki cen prądu. Na razie są one mrożone, ale na pół roku. Cały czas nie ma jasnej deklaracji, co będzie dalej. 2 marca w Katowicach, jak przekazał redakcji informacji Dnia poseł Przemysław Czarnek, dojdzie do zapowiadanego przez PiS Kongresu Sił Patriotycznych. Kongres z udziałem Sił Patriotycznych wstępnie miał odbyć się w styczniu. Termin był przesuwany i ostatecznie do spotkania ma dojść w marcu w Katowicach, poinformował w rozmowie z naszą redakcją poseł PiS-u Przemysław Czarnek. Tam zapraszamy setki organizacji pozarządowych. Będą dyskusje panelowe ekspertów, nie polityków, ekspertów na temat tego, jakim zagrożeniem są traktaty unijne, które mają zreformować w cudzysłowie Unię Europejską i stworzyć z niej superpaństwo pod butem niemieckim. Przede wszystkim chcemy rozmawiać o obszarach wolności, które są coraz bardziej ograniczane w Unii Europejskiej i jak się temu sprzeciwiać. To będzie taki kongres, który rzeczywiście będzie pokazywał głos wolnych Polaków w tej sytuacji. Prawo i Sprawiedliwość protestuje przeciwko próbom zmian w unijnych traktatach. Propozycje, jakie przegłosował Parlament Europejski, centralizują Unię i ograniczają weto. W organizacji Kongresu Sił Patriotycznych Przemysława Czarnka mają wspierać były wicepremier Piotr Gliński i były szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Na mapie polskiego patriotyzmu wyjątkowym przystankiem ma stać się Muzeum Pamięci i Tożsamość, dziś poddane ofensywie resortu kultury. Dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk, zwraca się do wszystkich, którzy blokują powstanie placówki. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wstrzymuje środki dla Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II na inwestycję, która nie jest przecież inwestycją prywatną. To inwestycja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Fundację Lux Veritatis. Muzeum ma służyć nie Radiu Maryja, a wszystkim. Przed muzeum postawione zostało zadanie wychowywania młodego pokolenia, tak by nie zapominało o swojej tożsamości, o historii kraju, z którego się wywodzi. O tym mówił święty Jan Paweł II, a słowa świętego rodaka przytoczył w wywiadzie dla naszego dziennika ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Naród, który nie pamięta przeszłości, umiera i nie ma przyszłości. Chcieliśmy stworzyć muzeum, w którym będzie pokazana Polska od Mieszka I do naszych czasów, a przeprowadzał nas będzie przez tę historię święty Jan Paweł II. Chodziło nam o to, żeby pokazać pozytywne wartości i piękne przykłady, jak należy postępować, by być w pełni człowiekiem. Człowiekiem wartościowym, który będzie wnosił dobro, prawdę. Człowiekiem, który mając cel przed oczyma, idzie ku niebu. Uderzenie w muzeum, którego patronem jest święty Jan Paweł II, to wypełnienie zapowiedzi, jakie składali jeszcze przed wyborami posłowie związani z Platformą Obywatelską. Grozili, że i tu cytat, katolików trzeba opiłować. Te groźby koalicja rządząca wzięła na sztandary, a pierwsze z nich, jakie realizuje minister kultury, dotyczą właśnie Muzeum Pamięci i Tożsamość w Toruniu. To jest zły język, zła droga. Tak się nie buduje, tak się niszczy, podkreślał ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Przestańcie kłamać, przestańcie rzucać oszczerstwa. Gdy analizuję to, co w tej chwili dokonuje się w Polsce, przypominają mi się analogie z historii. Jak robili rewolucje we Francji, w Rosji czy w Hiszpanii? Jak powstawała hitlerowska III Rzesza? Najpierw kłamali, uprawiali agresywną propagandę, celowo przeciwstawiali jednych przeciwko drugim, używając ordynarnego języka, dehumanizując swoje ofiary.
Zdecydowany sprzeciw wobec działań koalicyjnego rządu wyraziło Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia profesora Jana Szyszko. Wezwało do zaprzestania polityki siania nienawiści wobec ojca doktora Tadeusza Rydzyka i dzieł współtworzonych przez niego. Stowarzyszenie zachęciło Polaków, by stanąć w obronie tych instytucji przed hejtem i bezprawiem organizowanym przez obecną większość parlamentarną. Premier Donald Tusk miał dać zielone światło na podjęcie działań wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego, donosi Bloomberg. Wcześniej orzeczenie, które wzmacnia pozycję profesora Adama Glapińskiego, podjął Trybunał Konstytucyjny. Donald Tusk jeszcze w kampanii wyborczej zapowiadał, i tu cytat, wyprowadzenie prezesa NBP z budynku banku. Wtedy jeszcze jako przewodniczący Platformy obarczał profesora Adama Glapińskiego winą za drożyznę. Groził też postawieniem przed Trybunałem Stanu. Po przejęciu władzy nieco złagodził ton. Tłumaczył, że ewentualny proces nie dotyczyłby decyzji podejmowanych przez Glapińskiego, ale braku niezależności. Bloomberg donosi, że decyzja już została podjęta. Premier miał dać zielone światło, przez co rząd przygotowuje się do podjęcia działań wobec profesora Glapińskiego. Działań, które mają zawiesić prezesa NBP i ostatecznie zmusić go do ustąpienia ze stanowiska. Koalicja rządząca skupi się na rzekomym zaangażowaniu politycznym NBP w wybory. Twierdzi też, że prezes banku przekroczył swoje uprawnienia. Chodzi tu o zapewnienia z sierpnia 2023 roku o przekazaniu do budżetu zysku w wysokości 6 miliardów złotych. Pieniędzy jednak nie ma, bo nie było też zysku. Bank centralny tłumaczył to silnym umocnieniem złotego. Próby politycznych rozgrywek wobec profesora Adama Glapińskiego wyklucza orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego podjęte przed kilkoma tygodniami. Najprawdopodobniej od kwietnia inflacja znowu będzie rosła, mówił w Polskim Punkcie Widzenia ekonomista, poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk. Inflacja w Polsce spada. W styczniu była na poziomie 3,9% rok do roku. Powoli zbliża się do celu, jaki prawdopodobnie zostanie osiągnięty w marcu. Przypomnę, że cel inflacyjny w Polsce przyjęty przez Radę Polityki Pieniężnej to jest 2,5% z odchyleniami w górę lub w dół do 1%, czyli albo 1,5%, taki swoisty tunel, można powiedzieć, inflacyjny, 1,5% do 3,5%. Wskazywał na naszej antenie w programie Polski Punkt Widzenia poseł PiS dr Zbigniew Kuźmiuk. Ekonomista nie krył jednak obaw związanych m.in. z kończącym się w kwietniu zerowym VAT-em na żywność, co może wpłynąć na zmianę trendu inflacyjnego. Jeżeli chodzi o żywność, no to tutaj wracamy do tej stawki 5 i 8%, więc no można powiedzieć, że to będą podwyżki nieduże, no ale jednak, ponieważ dotyczą one żywności, a w koszyku inflacyjnym żywność ciągle, w polskim koszyku inflacyjnym, bardzo dużo waży. W związku z tym ten impuls inflacyjny będzie. Tym, co szczególnie niepokoi polityka, są ceny energii. Przecież tak naprawdę energia jest w koszcie każdego produktu. To nie tylko inflacja uderzy w budżety gospodarstw domowych, ale uderzy we wszystkie przedsiębiorstwa, którym wzrosną koszty i to się przełoży na ceny. Mówiąc szczerze, szczególnie likwidacji tej tarczy związanej z cenami energii bardzo się obawiam, bo to może być bardzo silny impuls inflacyjny. Zamrożenie cen energii na razie obowiązuje do 30 czerwca. Wszystko wskazuje na to, że w Unii Europejskiej pojawi się propozycja sankcji w związku ze śmiercią Aleksieja Nawalnego. O sankcje wobec Rosji w związku ze śmiercią Aleksieja Nawalnego szef unijnej dyplomacji Josep Borrell był pytany przy okazji poniedziałkowego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Państwa członkowskie Unii Europejskiej z pewnością zaproponują sankcje wobec odpowiedzialnych za śmierć Aleksieja Nawalnego. Najbardziej odpowiedzialnym jest sam Putin, ale możemy zejść niżej i objąć restrykcjami system penitencjarny w Rosji. Nie zapominajmy jednak, kto de facto odpowiada za śmierć Nawalnego. W Brukseli z ministrami spraw zagranicznych państw unijnych spotyka się dziś wdowa po liderze rosyjskiej opozycji Julia Nawalna. Wyjątkowe przesłanie, że Maria jest najbezpieczniejszą drogą prowadzącą do Jezusa, usłyszały dzieci, które przybyły do Radomia Sadkowa na spotkanie podwórkowych kół różańcowych dzieci.
parafia świętego Jana Pawła II w Radomiu Sadkowie. Położona jest w miejscu szczególnym, mówi jej proboszcz, ksiądz Dariusz Olender. W odległości niecałych 800 metrów stąd Jan Paweł II sprawował mszę świętą na radomskim lotnisku w 1991 roku. Papież Polak 25 lat temu został honorowym członkiem podwórkowych kół różańcowych dzieci. Wspólnoty, która wczoraj spotkała się właśnie w Radomiu, by wspólnie uwielbiać Pana Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Tak jest. Maryja, matka, która prowadzi nas wszystkich, a szczególnie swoich czcicieli, by nie zbłądzili. To ona sama jest tą najpewniejszą i najbezpieczniejszą drogą prowadzącą do Jezusa. Mówiła Magdalena Buczek, która z powodu choroby nie dotarła na spotkanie, ale połączyła się z najmłodszymi czcicielami Maryi zdalnie, by wspólnie odmówić modlitwę różańcową. Najważniejszym punktem spotkania była Eucharystia. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił przyjaciel podwórkowych kół różańcowych dzieci, ksiądz biskup Antoni Długosz. Podczas mszy świętej jesteśmy świadkami, jak Pan Jezus umiera i zmartwychwstaje dla naszego zbawienia. Zbawienia dzieci Bożych. Dzieckiem Bożym jestem ja. Członkowie PKRD wiedzą, że różaniec ma wielką moc i warto po niego sięgać. No bo dzięki temu jesteśmy lepszymi ludźmi, się stajemy. A tego chce Maryja, tego chce jej Syn. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.